Okres jesienno-zimowy jest okresem budowania bazy i podstaw, solidnych fundamentów pod szybkie bieganie, bieganie bez kontuzji w nadchodzącym sezonie 2022. Silny i mocny brzuch, czyli podstawa, fundamenty, stabilizacja, core, jak zwał, tak zwał, jest bardzo ważna, a jak nie kolosalnie ważną częścią treningu biegowego. Szczególnie, gdy narażamy ciało właśnie podczas biegania na tak duże obciążenia dynamiczne. Jak dobrze wiecie, silne core to oczywiście zdrowe plecy i stabilna nasza sylwetka. Nie bujamy się wtedy na wszystkie strony podczas biegu. Ja nazywam się Paweł Matner, jestem fizjoterapeutą i trenerem biegania. Uczę ludzi biegać i wyciągam biegaczy z kontuzji. Teraz też piszę kolejną książkę dla Was. Książkę, która się nazywa Biegaj lepiej, odmień swoje bieganie na lepsze, ale o tym troszeczkę później. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam kilka ćwiczeń core, ćwiczeń stabilizacyjnych, ćwiczeń na brzuch, ale nie będą to klasyczne ćwiczenia na mięsień prosty brzucha, które doskonale znacie pod postacią brzuszki i nie do końca one są dość dobre dla Was. Będą to ćwiczenia na właśnie na stabilizację tułowia, na mięśnie nie tyle antygrawitacyjne, ale przede wszystkim antyrotacyjne, żeby nie rotować się to na wszystkie strony, czyli będziemy wzmacniać mięsień poprzeczny brzucha i mięśnie między innymi skośne brzucha. To one odgrywają kluczową rolę w tym, żeby nasza sylwetka była prosta, a żebyśmy nie bujali się na wszystkie strony podczas biegu jak jakiś rezus. Ci, co oglądają polskie komedie lat 90., to dobrze wiedzą, znają tą scenę, w której mówi się o tym, żeby się ktoś nie bujał jak jakiś tam rezus. Zapraszam do oglądania. Aha, najważniejsze zapomniałem. Osoby, które jeszcze nie subskrybują mojego kanału, więc jeżeli Ty jesteś tutaj nowy, jesteś tutaj nowa, to zachęcam Cię do kliknięcia subskrybuj kanał i ten dzwoneczek. Wtedy będziesz dostawać powiadomienie o nowych filmach, nowych materiałach, z ćwiczeniami, z poradami na kontuzję i tak dalej. Więc zachęcam, pozwoli to również w rozwoju tego kanału, pozwoli to mi, więc pomożesz mi i pomożesz też takim biegaczom jak Ty, bo dzięki temu, że ten kanał będzie się rozrastał, te cyferki nie tyle będą rosły, tak? Bo tu chodzi o to, żeby właśnie te filmy docierały do takich biegaczy jak Ty. Więc jeżeli subskrybujecie mój kanał, udostępniacie, komentujecie, to pomagacie w docieraniu tych treści do takich biegaczy jak Ty, potrzebujących, takich biegaczy, którzy chcą biegać szybciej, albo takich biegaczy, którzy mieli kontuzję, zmagają się z nimi bardzo długo i wydają kupę kasy niepotrzebnie na nieskuteczne leczenie. Więc po to są te wezwania do działania, po to Was proszę o te subskrypcje, lajki, komentarze i tak dalej. Nie przedłużając, zaczynamy nasze ćwiczenia. W pierwszym ćwiczeniu nasza modelka Kasia, którą również znajdziecie w mojej najnowszej książce, będzie prezentowała wiele ćwiczeń i testów diagnostycznych, jak się samemu badać, ale tutaj w ćwiczeniach na brzuch Kasia zaprezentuje Wam kilka ćwiczeń i w pierwszym ćwiczeniu z wykorzystaniem piłki tej dużej, dmuchanej, mówi się na nią piłka szwajcarska, będziemy ćwiczyć w bardzo prosty sposób. Pozycja w klęku, tak? Kładziemy nasze dłonie na piłce i turlamy piłkę do przodu, trzymając napięty brzuch, napięte pośladki. Po to, że jeżeli mamy napięte pośladki, to nam miednica i kręgosłup nie zapada się do wewnątrz, więc też dbamy tutaj o ten kręgosłup, żeby był on zdrowy, żeby ćwiczenie było wykonywane prawidłowo. Pamiętajcie, brzuch napięty, stabilizacja, żebyśmy się nie wyginali na wszystkie strony i pomału, płynnie wykonujemy to ćwiczenie, dbając o tą poprawność, o to, żeby ten kręgosłup był w pozycji neutralnej. Bardzo trudne ćwiczenie, ale też bardzo fajne efekty przynosi. Trudne z tego względu, że trzeba je dobrze wykonać technicznie, więc też trzeba tutaj fajnie popracować nie tyle samym brzuchem, ale też to, co wspomniałem wcześniej, pośladkami. Kolejne ćwiczenie, również z wykorzystaniem dużej piłki dmuchanej, będą to tak zwane kręciołki, tak? Będziemy w podobnej pozycji, tak? Już tutaj w oparciu o piłkę wykonać ruchy rotacyjne, kręcenia w jedną stronę kilka okrążeń i później w drugą stronę kilka okrążeń. I tak jak w poprzednim ćwiczeniu, dbamy o to, żeby tu były pośladki napięte, brzuch napięty, żeby faktycznie nie załamywać się, nie robić tego z mostu zwodzonego hiperlordozy. Albo żeby też nie iść w drugą stronę, czyli żeby właśnie nie garbić się bardzo, nie robić tak zwanego domka, czyli tyłka, żeby nie był za wysoko u góry i pomału kręcimy w jedną stronę i w drugą stronę. Bardzo ważna rzecz, pomału wykonujemy tutaj te ruchy, a nie szybko byle jak, bo jest to ćwiczenie bardzo dokładne, stabilizacyjne i faktycznie im wolniej robimy to, tym dokładniej i tym więcej pracują nasze
mięśnie stabilizujące. Oczywiście mamy tutaj też nie tyle pracę na brzuch, ale też nasze ręce, barki popracują tutaj troszeczkę mocniej. Kolejne ćwiczenie znane wszystkim trenerom przygotowania motorycznego jako pull off press, czyli w klęku, tak, jednonóż, wykorzystujemy do tego gumę Power Band. Więcej ćwiczeń z gumami Power Band znajdziecie w moim kolejnym filmiku, który będzie już niebawem. Ale wracając do tego ćwiczenia, gumę przyczepiamy na wysokości klatki piersiowej, w pozycji brzuch napięty, pośladki napięte. Staram się nie przeginać na wszystkie strony, ani też nie skręcać, bo jest to fajne ćwiczenie właśnie antyrotacyjne, czyli żeby się nie skręcać na boki. Więc tu musi być stabilnie. Łapiemy gumę, trzymamy gumę i chodzi guma przód, tył, przed klatką piersiową, dbając o to, żeby właśnie nie skręcać tułowia do wewnątrz. Być może wydaje się Tobie to ćwiczenie bardzo proste, banalne, nie wiadomo jak łatwe. Faktycznie, jeżeli zaczniesz wykonywać to ćwiczenie, poczujesz przy którymś powtórzeniu, co tutaj pracuje. Jest to jedno z tych ćwiczeń, które wyglądają pozornie, a naprawdę dają w kość, więc polecam, zachęcam, nakłaniam. Jeżeli jesteś w tym momencie w filmie, napisz w komentarzu zimno, bo jak tu dla Was nagrywam, jest mi kurde cholernie zimno, a nie mam rękawiczek, czapkę zimową zdjąłem, bo pompon by się nie mieścił w kadrze, więc napisz w komentarzu zimno i informuję Was o tym, że niestety, albo stety, bo jeszcze lepiej będzie wyglądała dla Was książka Biegaj lepiej, odnieś swoje bieganie lepsze, jak biegać szybciej, bez kontuzji. Informatycy mocniej pracują nad stroną, ja też jeszcze tutaj niektóre elementy dogrywam. W książce będzie nie tyle wzory planów treningowych, schematy, ale też będzie ta część diagnostyczna, w której będziecie mogli sami się zbadać, zobaczyć, które macie silne, które macie słabe punkty. Dodatkowo też, jak prawidłowo powinna wyglądać rozgrzewka i wiele innych ciekawych rzeczy, które pozwolą Wam biegać szybciej, bez kontuzji, a biegaczom już zaawansowanym poprawić to bieganie, wnieść je na wyższy poziom, więc bądźcie gotowi. Przedsprzedaż ruszy w okresie przedświąteczno-świątecznym. Będę o tym informował, trzymajcie kciuki, robię wszystko, żeby dowieźć tą książkę Wam jak najszybciej, żeby książka pozwoliła Wam faktycznie biegać lepiej i odmienić to bieganie na lepsze. Kolejne ćwiczenie, również bardzo fajne ćwiczenie antyrotacyjne. Będzie tu również wykorzystywana guma Power Band. W desce bokiem ta guma przyczepiona na wysokości wzroku i ściągamy gumę mocno tutaj do tyłu. Pracują też również łopatki, grzbiet, trochę kończyna górna, czyli ręka, mięśnie brzucha oczywiście, tak, mięśnie skośne, też delikatnie pośladki, więc pamiętajcie o tym, żeby faktycznie tutaj też być w miarę prosto, nie skręcać się do wewnątrz, ściągać tą gumę i płynnie pracować, a nie tylko przyciągać i luźno puszczać tą gumę, więc pracujemy w dwie strony. Przyciągamy i wypuszczamy gumę pomału do przodu. Świetne ćwiczenie. Jeżeli nie macie w domu gdzie przyczepić tej gumy, to poproście kogoś z rodziny, żeby robił za przysłowiowy słupek, albo możecie to ćwiczenie wykonywać razem, synchronicznie, symetrycznie, obydwoje ściągając tą gumę właśnie w swoim kierunku. Bardzo fajne ćwiczenie, możecie je wykorzystać właśnie w trakcie świąt, w trakcie spotkań rodzinnych, przy wigilijnych stołach i tak dalej. Mam nadzieję, że te cztery ćwiczenia pozwolą Tobie lepiej zadbać o swoje mięśnie stabilizujące brzuch, żeby nie bujać się na wszystkie strony podczas biegu, tak? Żeby Wasza sylwetka była tu wyprostowana, żeby pracować tylko pończynami górnymi tył, przód, a nie tu na wszystkie strony. Bo jak wiemy, wszelkie skręty tutaj będą w płaszczyźnie czołowej, tak? Będą powodowały większe straty energetyczne podczas biegu, już nie wspominając o kontuzjach. Więc jeżeli chodzi o bieganie, to musimy się przemieszczać jak najbardziej ekonomicznie w przód, bez wszelkich przeruchów tutaj na wszystkie strony świata. Dziękuję za oglądanie, polecam Wam mój ostatni film, w którym mówię o budowaniu bazy treningowej tutaj, ten film, lub też film z ćwiczeniami na pośladki. Pamiętajcie, bądźcie gotowi, książka Biegaj Lepiej, szykuję ją, razem informatycy również pracują, więc trzymajcie kciuki, pilnujcie terminów, będę o tym informował wszędzie, gdzie się da. Pozdrawiam, Paweł Matner, cześć.